Cześć! Szymon z tej strony, witajcie u mnie na kanale w kolejnym odcinku przeczytane z biblioteki. Jest to zarazem ostatnia pozycja, ostatnie omówienie przeczytane z biblioteki na wakacjach w Dąbrowie Górniczej. Czyli co mamy? Mamy sobie tutaj komiks, który wypożyczyłem w filii numer 3 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Wybickiego. Staram się tutaj nie przejęzyczać, ponieważ macie tutaj pieczątkę Filia 3, Miejska Biblioteka Publiczna. I teraz tak, jest to tytuł Nawis, wydawnictwo Story House Egmont. Tutaj widzicie, jako w cyklu Plansze Europy. Ja sobie ten komiks wypożyczyłem i to stanowi, można powiedzieć, uzupełnienie pewnego cyklu, o którym słyszałem. Mianowicie cykl Armada, gdzie mamy pojedyncze tom 20 tomów, które następnie zostało wydane w 5 tomów zbiorczych, po 4 na każde. A cóż to jest to Nawis? Według opisu, który przeczytałem na okładce, jest to prequel. Czyli coś, co zapowiada nam to, co się działo w Armadzie. Prequel tej opowieści, kiedy nasza bohaterka jest jeszcze dzieckiem. Nie wiem, kim jest, jak się zachowuje jako osoba dorosła. Jeśli ona jest dorosła w armadzie, podejrzewam, że jest. Aczkolwiek mogę sobie coś powiedzieć na temat tego, jak zachowuje się i jak się mi czyta jej dziecięce przygody. Jakbym to miał powiedzieć jednym słowem, czytało mi się to świetnie, uśmiałem się, rozbawiłem. Lubię tego typu komiksy. Co my tu mamy? Mamy tutaj SF, przypominający troszeczkę cykl Trolle Stroj, przepraszam, Stroj, nie Trua, tylko Troj. Świat Troj. Mamy tam Landfeusta, który też latał w kosmosie, mamy tam Zdobywców Troj i tak dalej. Tu klimat jest podobny. Mamy dziewczynkę, najprawdopodobniej sierotę, na dziwnej planecie. Jak sobie zobaczymy, jakie tu są stworzenia, od razu widzimy, że to nie jest Ziemia. Ona, istoty są jakieś dziwne, przyszły do wodopoju i zaczyna się w ogóle jakieś dziwne przeganianie. Ta dziewczynka chce się napić z wodopoju, aczkolwiek zwierzaczki ją nie bardzo chcą wpuścić, więc jakimś postępem je odgania. To by było taki wstęp. Okazuje się, że ona jest w ogóle pod opieką pewnego robota. No i właśnie. I tu zaczyna się prawdziwa przygoda. Dziewczynka jest bardzo niepokorna, ale z jednej strony bardzo niepokorna, z drugiej strony ja bym powiedział, że wyjątkowo odporna na warunki panujące na tej planecie. Bo tu jest mnóstwo ludzi, przepraszam, nie ludzi, istot, stworów, potworów, które chcą cię zjeść. Jest to bardzo niebezpieczne miejsce i też tutaj mamy motywy troszeczkę z jakiejś księgi dżungli, czy księgi dżungli, co Króla Lwa, gdzie powiedzmy jakieś tam stworzenie, nawet nie wiem, kotozwierz chyba, czy kotodźwiedź się nazywa, zostaje powiedzmy walka o dominację w plemieniu i mały kotek, czy mały szczeniak jest porzucony, więc nasza nieokrzesana bohaterka bezmyślnie od razu postanowiła go adoptować. Ma to sensu? Wielkiego nie. Ale cóż. Szczeniak, nie szczeniak, jakoś się zakumplowują. No i właśnie. I tutaj mamy taką historię, gdzie po pierwsze okazuje się, że nasza bohaterka z tym, nazwijmy to, stworkiem Hajo, tak. Zwierzęta mogą mówić. Wszystkie zwierzęta mówią, że zaprzyjaźniają się. I to jest początek wspaniałej przyjaźni. Każde kolejne opowiadanie to poszerzanie świata. Powiadujemy się coraz więcej o tym, co tu się dzieje. Mamy kilka motywów, kiedy można się pośmiać, ale kilka takich, gdzie naprawdę dziewczynka ma duże, duże problemy. Nawis. Aczkolwiek jest kilka naprawdę intrygujących przemyśleń. Tu się pojawia nawet nowa postać, która jest bardzo, bardzo ciekawa. I która ma ciekawą naturę, nie będę się do niej rozpisywał. W każdym razie
Opowiadanie ekstra. Dla mnie jest opowiadanie ekstra, jest klasyczne SF, takie poruszające klimatyczne rzeczy. Mamy tego więcej. Kolejna kwestia, no, utrata zęba. Ludzie, dzieci tracą zęby mleczne. Zgadza się? Stracą. No, jak to z takim. I z tego wychodzą tarapaty, gdzie dobre intencje, efekt kiepski i trzeba, nazwijmy to, odkręcić swoje kiepskie pomysły, naprawić pewne błędy, nazwijmy to ogólnie. To wszystko fajnie buduje nam klimat, ten świat, te relacje. Nasza główna bohaterka poznaje coraz więcej istot, tubelców, zwierząt, które mówią, ale czemu nie? To jest SF, fantastyka, możemy się tak bawić. Dochodzimy do sytuacji, że mamy problem na przykład z tym robotem, który się opiekuje, też problemy z energią, trzeba pewne rzeczy rozważyć. Kilka czasami takich, ja bym powiedział, scenek przerywnikowych, humorystycznych, to jest na przykład jeden z takich, świetna. I dlaczego mówiłem, że to mi się troszeczkę kojarzy ze światem Troi? Ponieważ jest sytuacja taka, że to jest komiks, na pierwszy rzut oka wydawałoby się taki dla dzieci, no mała dziewczynka, fajnie się bawi, rozmawia ze zwierzętami, przygrzewa przygody. No niby tak, ale to jest brutalnie przyrodniczo krwawe. No chociażby tu, pik, ciach. No i co? Kurczaki bez głowy, czymkolwiek one są. Tutaj mamy zaraz na początku walce tej plemiennej, gdzie poznajemy tą przyjaciółkę tej naszej głównej bohaterki. No drapieżcy kontra jest dużo krwi. To jest przyroda. Przyroda brutalna. I to tu jest bardzo, bardzo dobitnie pokazane. I ostatnia historia, troszeczkę słabsza mi się wydaje, Księżniczka Nawis, ale z drugiej strony pouczająca też, bo mieliśmy tam konsekwencje w opowieści, czyli ona się, nasza bohaterka uczy się. Bardzo mnie ciekawi, czy to w Armadzie ma znaczenie, że tutaj się uczy pewnych konsekwencji, ekologii, ekosystemów, że wyjmiemy jeden element w celu dobrym, a okazuje się, że wcale to takie dobre nie jest. Tutaj mamy kolejne rzeczy, że na przykład tutaj nasza bohaterka nie umie przegrywać, zmienia zasady w czasie gry, to przypuszczalnie też będzie musiała się nauczyć pewnych rzeczy. Z jednej strony tutaj wpada w uzależnienie od gier komputerowych, no, można najprościej tak powiedzieć, przy czym to uzależnienie od gier komputerowych wprowadzi też pewną konsekwencję, ale też pewnych cech ją uczy, pewnych rzeczy, które by chciała. Może w Armadzie to ma znaczenie? Nie wiem, nie musi mieć. To mi się też bardzo podoba. Nie czytałem Armady, nie wiem, co się tam dzieje, ale komiks czytało mi się świetnie. Dlatego, jeżeli lubicie science fiction, lubicie czasem się pośmiać, czasem troszeczkę brutalności, bo to jest no, dziki świat generalnie, przyrodniczy. To nie jest nieuzasadniona brutalność, tylko po prostu zwierzęta zjadające zwierzęta, że tak określę. Ale jeżeli lubicie tego typu klimaty, troszeczkę to nawiązuje do klimatem do cyklu Aldebarana, troszeczkę właśnie Stroi, to ogólnie ten komiks polecam. A jeśli mieszkacie w Dąbrowie Górniczej lub w okolicach, spokojnie podjedźcie sobie do filii numer 3 przy ulicy Wybickiego. Jest tam duży, bardzo duży wybór komiksów do poczytania. Z mojej strony to tyle. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Cześć.